Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Byłeś w Stanach? Nie. No właśnie, a ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. Wiesz, skąd przyjechali czarni do Ameryki? Z Afryki. No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A myślisz, że to taka prosta sprawa wysiąść na plaży w Afryce, złapać w siatkę zwinnego, silnego murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie. No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki. Pożenili się, porobili dzieci. Świat poszedł do przodu. Pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty. Ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, kapujesz? Grucha, otwórz walizkę. To jest dużo kasy. Twój szef nas olał, nie przyszedł odebrać jej osobiście. On zaraz będzie. Nie przerywaj mi, kiedy zbieram myśli. Przełknąłem te zniewagi, bo pomyślałem sobie, najważniejsze w tej chwili to ubić interes. Nie ma sprawy. Ubijemy interes. Masz pitbula, który wygląda jak jamnik. Gibasz się jak pierdolony rezus. Zachwycasz się panem Kunta Kinte. Marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz tam film o facecie w łódce. I ty chcesz, żebyśmy ubili interes? No właśnie. Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, pajacu? Rzeczywiście, może nie wszystko wyszło tak, jak należy, ale to da się naprawić. Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Coś ci się rozmazało na ręce.